Dam, dam, dam! Cześć, witam was bardzo serdecznie. Halo, halo, raz, dwa, trzy. Proszę nie regulować odbiorników, to ja, Nitek. Dzień dobry, witam serdecznie. Launy Mount is down, here, giereczka, gramy na Switchu. Pojeździmy sobie na rowerku, żebyście tak posłuchali troszkę wiatru, troszkę ptaszków ćwierkających, wiecie, jak tam ambientowe dźwięki w górach. Siedzimy wszyscy w domach, myślę, że może nam się to przydać. Zresztą powiedziałem córce, że nagrywam na YouTube'a, teraz tu wieść. A ona mówi na YouTube'a, a ja mówię, no ale nice, nice, no bo tam ogląda te YouTube'y czasami jakieś różne takie. Zagramy w giereczkę na Switchu, bo wychodzi, pojawia się na Switchu i jest fajną giereczką. Jest też ta kompa, ale sobie pojedziemy, mamy do odblokowania, a właściwie do zrealizowania jakieś tutaj challenge. Challenge mamy i mamy tutaj już eksperckie, bo chwilę grałem, żeby wiecie, nie było jakiegoś turbo obciachu, tylko trochę. To zobaczymy, nie? Mamy tutaj, jeżeli chodzi o trasę, kamienne schody, mamy tutaj początkujący challenge, to jest przejechać trasę w czasie 2 minuty 15 lub krótszym. Liczbę rozbić się może przekroczyć 19. Zrobiłem to, wierzcie lub nie, ale zrobiłem to przed chwilą, nawet to nagrałem, ale bez dźwięku, mikrofonu, więc mam nadzieję, że mnie słychać. Jeżeli mnie słychać, jedynka w komentarzu pod filmikiem. Alright! No dobra, no to co? To 2.15 zrobimy tutaj. Myślę, że ekspercki... No, zobaczycie taką dobrą trasę. Robimy te challenge po to, bo w grze jest zasada taka, że jak robicie te challenge, to dostajecie nagrodę i możecie mieć nowy rower, możecie mieć ubranie dla kierowcy. To wszystko jest po to, żebyście się poczuli lepiej, żeby było wam fajnie. Ale jeżeli chodzi o rowery, to one mają wtedy lepsze statystyki, więc jest to takie rowerowanie dość spoko, ale same challenge są takie dość ciekawe i trudne czasami do wykonania, zwłaszcza jeżeli chodzi o ilość wywrotek. Aczkolwiek to tam się zagadałem trochę i czasowo mi też nie podeszło. Na szczęście jesteśmy teraz na starcie, w związku z tym gro rzeczy tutaj no nie jest brane pod uwagę. No bo co? No bo restartuje nas i ta liczba wywrotek nie ma znaczenia. I za każdym razem, kiedy coś się tutaj dzieje, to my również tutaj jeszcze jesteśmy bez karencji. Zabawa zacznie się od pierwszego checkpointa. W sensie, wiecie, tam czas się nie będzie restartował i tak dalej. No, że spróbujemy to przejechać. 2 minuty 15, jeżeli się uda, to będzie mój najkrótszy filmik na YouTubie. To skrót miał być, ale nie wyszło, nie wolno tak, nie, zdecydowanie nie polecam. Gra nie jest mega skomplikowana, nie zawiera jakiejś bardzo dużej ilości guzików do naciskania. Jest gaz, jest hamulec, o którym zapominam, więc jak widzicie, to już są dwa guziki za dużo. Jeden guzik w sumie nawet za dużo. Jest też... O nie! Sprint to możemy użyć, jeżeli czujemy się pewnie w danym momencie i wiemy, że na przykład jakaś mroczna hopa nas nie zaskoczy. Wtedy można przysprintować, tam jest akurat stamina, ten sprint się kończy, on służy bardzo często do pokonywania jakichś hop na trasie. Hop, w sensie taki, że można zrobić hop, skoczyć, tak, nie, że jest jakiś hop na trasie, jakiś NPC, tylko hopy takie, wiecie, do skakania. I wtedy się można przysprintować, zły stamina management spowoduje wypadek niechciany taki, że na przykład postać wam nie przeleci. No, fajna, fajna zabawa, jest fajna. Jeżeli chodzi o wersję switchową, ktoś mógłby mieć pytania, no bo wersja switchowa, nie gramy na kompie gra jest śliczna, jest super i fajna. Podobnie zresztą jak na Switchu jest też śliczna, super i fajna. W handheldzie istnieje ryzyko upuszczenia konsoli na sąsiada, który siedzi obok, bo... No bo wiecie, bo nerw może wam trzasnąć, zwłaszcza na tych challenge'ach. Ale jako granie jest fajnie. Spróbujmy to zrobić teraz. Oddam tutaj troszkę mikrofon wasze uszy ASMR-om górskim. To siodełko, nie wiem, mam nadzieję, że ten hipek ma jakąś dużą wyporność i to siodełko tam nie zamieszkuje jego jelita zbytnio. Co się dzieje? Dobrze, że ten challenge, naprawdę zrobiłem ten challenge, ale widzicie, przestałem się przez to starać, bo jak macie challenge, który wam mówi: synek, nie dasz rady zjechać z tej górki, nie zabijając się mniej niż 19 razy, i sobie myślicie, ja 1 razy? Weź potrzymaj mi rower, nie? I jedziesz, nie? I wtedy taki jesteś trochę jesteś jednak taki spokojniejszy. Ale jak to jest możliwe?
A jak jedziecie tak, już macie to zrobione? A ja wam powiem, że trochę ta czujność jest mniejsza. Dlatego muszę sobie pomyśleć, że ej. No przecież umrzemy tutaj, challenge... O, nie zaliczy nam. Tylko, że my gorsze, że my mamy czas, więc teoretycznie powinienem się spieszyć. No przed checkpointem! Teoretycznie powinienem się spieszyć, ale trochę się boję, bo tu dużo hop jest, więc jak zrobimy ten sprint i przeskoczymy hopa... On też jakoś mniej zwrotny jest na tym sprincie, więc kurczę, tutaj widzicie, to są kamienne schody, na... Zużyłem się w ofierze. Na tych kamiennych schodach, no nie ma tutaj miejsca jakieś zbyt duże szaleństwa. Jednak ten, używanie tego sprintu powinno być takie trochę dawkowane, zwłaszcza, że tu widzicie, zakręty są takie... Oj! To było ładne, nitka, nie, zep! Czuj tego. Mam wrażenie, że słyszałem taki sample, który możecie usłyszeć, jak będziecie chodzić po krakowskim rynku, kiedyś się wybierzecie, może jeszcze? I może jeszcze... Kurde, będą tam takie gołębie, to takie właśnie robią, takie widzą was i tak w duchu trochę się śmieją z tych ludzi, którzy tam przychodzą na ten krakowski rynek. No, powiem wam, że się stałem uda jak dziadek do orzechów. Nie, no musi się to udać, nie? Czad. A, nauki z Twitcha, do którego serdecznie oczywiście zapraszam. No bo ja wiecie dużo... Nie! No chciałem skrócić, bo ja tutaj tak po wózku jadę, że mam wrażenie, że czasu mi nie styknie. Ja wam mówię, że ten przejazd będzie zrobiony za pierwszym. Kurde, nawet lepszy czas mam niż ostatnio, bo tam się źle... ono coś zrobiło. Więc chyba nie jest źle. No kurde, powiem wam, że gdybym miał rower, nie posiadam na chwilę obecną, to bym sobie tak pewnie jeździł. Nie, no nie jeździłbym. Czasami widziałem takie nagrania z GoPro, jak oni tak jeżdżą na rowerach na takich downhille. To ja wam powiem, że to jest szacuneczek i odwaga. Ja bym chyba zawał... Znaczy może zawał, no może bym nie dostał, ale pewnie bym się na pierwszym drzewie zatrzymał. Nie miałbym pewnie przemeblowane rysy twarzy troszeczkę. Gdzieś tam zęby pewnie bym zostawił. Tak to wygląda trochę. Także to, jak oni jeżdżą na tych rowerach, to jest szacuneczek. No ja tak nie jeżdżę, jak widać zresztą. O kurde. O, na hamulcu! O! Powinno być takie... Tak, wiecie, jak to rowery robią, nie? Na hamulce. Podobno rowery tak mają i nie zawsze da się z tym coś zrobić, bo ja to wiem akurat, bo córki rower oddawałem do serwisu, bo się wystraszyła, że po roku jej tak rower skrzypi. No i podobno tak nie za bardzo z tym się da coś zrobić, jeżeli chodzi o takie typowe koła, więc tak chciałem powiedzieć właśnie, że w tej grze nie ma realizmu. To prawda, nie masz też szprych, ale dźwięk tych szprych jest i to jest naprawdę fajny ASMR-ek tutaj. To prawda... Jest ta ASMR-ek, ale nie do końca jest relaksik. O, hopa! No właśnie, dobra. Ja się nie rozpędzam, czat. Nie! I mamy minuty 30, a jest 2:15. No jednak chyba się muszę rozpędzić. Trzymajcie kciuki. No tym razem nie muszę się skupiać na tym, że... Że co? Że ilość zabójstw mojego ludzika przekracza wszelkie normy i staje się ponurą statystyką, no bo już mamy zrobiony challenge na małą ilość zgonów, więc to mnie już tak za bardzo nie rusza. Bardziej teraz już chodzi o prędkość, którą musimy tutaj zbustować chyba, bo nie wyrobimy na te 2:15, takie mam wrażenie. Jej ukształtowania, ale przede wszystkim jej długości. 19 zgonów zaliczy. W związku z tym... Zeznać tej trasy na tym. A w ogóle nas nie prowadzi. Trzeba też czasu, żeby sobie to obczaić. I także te najlepsze wyniki. I nie wiecie, to jest tymi grami. One wychodzą na kompa wcześniej, na przykład właśnie teraz. A teraz wychodzi tak raz znowu na Switcha. I ono jest takim, wiecie, taką drugą iskrą. Minęło fajnie. Oczywiście. Nie! Nie zdążymy tego zrobić tak w ogóle. Ja już to widzę.
Trzeba jakieś, no właśnie, fancy skróty zrobić. Jak ja to zrobię? A tu nam może... Oj. I ja tracę tutaj kontrolę. O, właśnie tutaj na tym... Tych wujów... Nie, coś trzeba zgłosić. Tam... Tam... O nie! Ej, ale to jest dobry patent, który jest tam. No, powiem wam, jak to było są... Ale ja wiem. Kurde, piksel! No już, powtórzę. Brawo, fizyki. Fajnie tak jest. Do Megazu. Poprzednią trasę, poprzednie nagranie, które zrobiłem w bardzo ładnym stylu wtedy, zrobiłem jadąc normalnie, nie wydziwiając po skrótach, ale no tak jak mówię, brakło mi 15 sekund. Może to było przyczyną, no tam też się pojawiła gdzieś tutaj na offsetie Hania. Hania... Dobrze, zrobiliśmy dzięcioła, przebiłem się przez te drzewa. Hania stanęła i odwróciła moją uwagę, być może to było te słynne 15 sekund, których brakło. Dobrze! No dzięki, dzięki, że przyszłaś. Fajnie, no. Fajnie. Idź sobie. Okej, nie słyszę, co mówisz. Nie zdążymy. To jest 7 sekund! Go! Go! Nie damy rady za daleko! Nie! Ale to był skrót! Staram się! Gdzie był ten skrót? Tu! Nie, żaby tam zdecydowanie nie czekają. Myślałem, że może jest tak, że tam gdzieś cię przerzuci przez to, bo to tak wygląda, jakby jednak dawał radę. Chyba jednak za dużo mam marzeń. Za dużo mam marzeń. Sto jedenaście zgonów. Łatwo. No, tak to wygląda. Nie zrobiliśmy challenge'u, ale ja myślę, że z przekory warto to i tak zamieścić. Dziękuję serdecznie, jestem Mitek, dzięki, że byliście ze mną. To 11 zgonów. Pierwsza gra o rowerkach na Switchu i na PC-cie jest też. W innych konsolach pewnie też. Dziękuję, że byliście ze mną. Idę na jakieś seppuku lub harakiri. A nie, a jeśli wam się podobało i chcecie zobaczyć, jak robię ten challenge, albo inne, to dajcie znać w komentarzu. I tam dzwonki, subskrypcje. Nie wiem, co się teraz robi na YouTube, szczerze mówiąc, ale też wpadnijcie na Twitcha.